Poszło na czoło Westirem. Wczoraj na ulicy Wodzisławskiej w Rybniku doszło do poważnej kolizji. 23-latka kierująca BMW zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z tirem. Kobiecie cudem nic się nie stało. Na miejscu byliśmy z naszą kamerą. To cud, że nic jej się nie stało. Tak można powiedzieć, patrząc na zdjęcia z kolizji, jaką spowodowała 23-letnia kobieta. Widząc ogrom zniszczeń, do jakich doszło, początkowo zdarzenie można by wziąć za wypadek. Na szczęście okazało się, że to dramatycznie wyglądający wypadek okazał się tylko i wyłącznie kolizją. Do kolizji doszło wczoraj po godzinie 14 na ulicy Wodzisławskiej w Rybniku. Kobieta, która jechała samochodem marki BMW, zjechała z nieznanych przyczyn, prawdopodobnie nie opanowała pojazdu na przeciwny pas ruchu i zderzyła się praktycznie czołowo z nadjeżdżającym naprzeciwka tirem. Początkowo przypuszczano, że kobieta ma złamaną rękę. Na szczęście w szpitalu okazało się, że mają jedynie stłuczoną. Samochód, jak zresztą widać na zdjęciach, został jednak kompletnie zniszczony. Policjanci ustalają, co było przyczyną tak poważnej kolizji. Podejrzewają, że kobieta jechała zbyt szybko i straciła panowanie nad samochodem. 23-latka została ukarana mandatem w wysokości 500 zł.